Onego czasu stało się dnia jednego, że Jezus siedział nauczając, a zasiedli i faryzeusze oraz uczeni w prawie, którzy przybyli ze wszystkich osad Galilei i Judei i z Jeruzalem, a była moc Pańska ku ich uzdrowieniu. I oto mężowie przynieśli na łożu człowieka tchniętego paraliżem i usiłowali go wnieść i złożyć przed nim. A gdy nie znaleźli, którędy by go wnieśli z powodu tłumu, weszli na dach i przez powałę spuścili go na łożu do środka, tuż przed Jezusem. A on, widząc ich wiarę, rzekł: człowiecze, odpuszczają ci się grzechy twoje. I poczęli myśleć uczeni faryzeusze i mówić: kimże on jest, że bluźni? Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Ale Jezus, poznawszy ich myśli, odpowiadając, rzekł do nich: cóż to myślicie w sercach waszych? Cóż jest łatwiej rzec: odpuszczają się tobie grzechy, czy też wstań i chodź? Wszakże, abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka: tobie mówię, wstań, weź mi łoże twe i idź do domu twego. A natychmiast powstawszy wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i odszedł do domu swego, wielbiąc Boga. I zdumienie ogarnęło wszystkich i wielbili Boga. I napełnieni bojaźnią mówili: widzieliśmy dzisiaj rzeczy podziw budzące. Tyle słów Ewangelii Świętej przeznaczonych na dzień dzisiejszy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, chciałbym się skupić przede wszystkim dzisiaj na dwóch aspektach działalności Pana Jezusa, a szerzej to ujmując, działalności Boga, Boga w Trójcy Jedynego, którego drugą osobą Trójcy Świętej jest Pan Jezus. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że wszystkie dzieła Boże, paradoksalnie, odkrywając naszego Boga, odkrywając Jego wszechmoc, potęgę, wspaniałość, tak naprawdę ukrywają tegoż Boga. Zauważmy, czy skupmy się chwilkę na dziele stworzenia, najbardziej chyba spektakularnym i dotykalnym dziele Bożym. Oto Bóg stworzył świat słowem, do tego słowa jeszcze wrócimy. Bóg stworzył świat słowem i świat jakby chwali swego Boga swoim istnieniem. W świecie widać chwałę Bożą, ale równocześnie przecież ten Bóg chowa się za tym światem i ten świat przesłania nam Pana Boga. I oto większość z nas, a może wszyscy z nas, a na pewno wszyscy nasi przodkowie byli tymi, którzy wielbili stworzenie zamiast Stwórcy, którzy zaślepieni tą zasłoną stworzenia nie dojrzeli tego, kto jest źródłem, tego, który jest Bogiem. I w wielu innych sprawach Bóg, objawiając swą potęgę, tak naprawdę ukrywa się. Oto wcielenie. Największy cud po stworzeniu świata, może nawet większy cud niż stworzenie świata, unia hipostatyczna, oto Bóg staje się człowiekiem, ukrytym człowiekiem. Powinien być poprzedzony fanfarami i rzeczywiście Żydzi się tego spodziewali, bo tak mówili też prorocy, przynajmniej prorocy powierzchownie rozumiani. Oto będzie głośno, oto będzie szum, gdy Bóg przyjdzie sądzić lud swój, gdy Bóg przyjdzie nawiedzić swój lud. Bóg tymczasem przyszedł, wślizgnął się w ten świat i zaraz się ukrył. Ale to jest ten sam styl Boga, który objawia się w Starym Testamencie. Oto prorok Eliasz na górze Choreb, pustynnej, samotnej, czeka na swojego Boga i idzie. Nawałnica, roztrzaskująca skały. Idzie ogień pożarujący, wydawałoby się, całe niebo. Idzie trzęsienie ziemi, po którym już chyba żadne miasto na tej ziemi nie powinno było się ostać. Ale Boga nie ma w tym wszystkim. Bóg jest ukryty w ciszy za tym wszystkim, za tym swoją teofanią. Oto największy cud naszej religii, Najświętszy Sakrament, Przenajświętszy Sakrament. Bóg ukryty. Za znakiem chleba, za postacią chleba. Odpuszczenie grzechów, usprawiedliwienie, jedno z pięciu wielkich dzieł Boga na tej ziemi. Usprawiedliwienie grzesznika, wyrównanie rachunku między Bogiem a Jego stworzeniem. Za zasypanie nieskończonej przepaści między stworzeniem a Stwórcą. Bóg ukryty, mówi to tylko słowem. Odpuszczają ci się twoje grzechy, rzekł Jezus, widząc wiarę tych, którzy przynieśli paralityka.
Wiele tych, którzy wstawiali się za tym paralitykiem, którzy gotowi byli ponieść wielkie trudy i wyrzeczenia, by tego paralityka do źródła nadziei donieść. Ale nie o tym to dzisiejsze kazanie. Oto powiedział słowo. I za tym słowem ukryte jest co? Jest ukryte największe dzieło Boże. Usprawiedliwienie, którego owocem my wszyscy tu jesteśmy. Wszyscy jak jeden mąż, jak jedna niewiasta tu zgromadzeni. Nasz Bóg jest ukryty, nasz Bóg się chowa, nasz Bóg jest pokorny, cichy i skromny. I ta pokora, i ta cisza, i ta skromność zwycięża ten świat. Słowo, które wyrzekł dzisiaj Chrystus, odpuszczają ci się twoje grzechy. Słowo, które wyrzeka kapłan, alter Chrystus, to jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej. Największe cuda Bożej wszechmocy, największe cuda Bożej łaski, te fanfary z proroka Izajasza, proroka Joela i innych wielkich patriarchów i proroków Starego Testamentu, one wszystkie skrywają się za byle czym, można powiedzieć. Bo przecież wypowiedzieć to krótkie zdanie to jak harknąć. Bo przecież wypowiedzieć to krótkie zdanie, ile tych krótkich zdań wypowiadamy w ciągu dnia i one nic nie znaczą. A tu za tym, co nic nie znaczy, chowa się wszechmoc Boża. Kolejne wielkie słowo naszego Pana Chrystusa, wspominałem już o nim kiedyś, to jest syn twój, to jest matka twoja. Rodzi się matka Kościoła, matka wszystkich wierzących, tarcza wszystkich wierzących, auxilium Christianorum, na podstawie słowa Chrystusa. Wszystkie dzieła Bożej Wszechmocy wskazują na Bożą pokorę, na Boże uniżenie, na Bożą ciszę, która chowa się za tym wszystkim. Wszystkie Boże słowa, wszystkie dzieła Bożej Wszechmocy wskazują na tych, którzy są cisi i pokornego serca. Bo do takich należy Królestwo Niebieskie, nie do innych. Wszystko, co Bóg czyni, każda fanfara, każdy fajerwerk, każdy grzmot z nieba tak naprawdę jest ukryciem się tego Boga i wskazówką dla nas. Szukajcie Boga ukrytego, który jest w ciszy za tym wszystkim. Bóg mówi, nie zwracajcie uwagi na pozory, ale słuchajcie moich słów uważnie. Moje słowa wybrzmiewają w ciszy. Prorok Eliasz usłyszał swojego Boga w ciszy, nie w fanfarach. Moje słowa wybrzmiewają w tym dniu codziennym waszym. Odpuszczają ci się twoje grzechy. Deinde ego te absolva peccatis tuis. Takie krótkie zdanie, na które praktycznie nikt nie zwraca uwagi w tym konfesjonale, bo tyle tych formuł łacińskich przed i po, że łatwo się pogubić. Ale właśnie w tym momencie, w tych pokornych słowach, w tym krótkim zdaniu, 2 sekundy, zawiera się wszechmoc Boża. I to jest sposób działania naszego Boga, ukryty i cichy. I do tego jesteśmy wezwani. My nie jesteśmy wezwani do tego, by świat uczynić jakąś chorągwią Bożej Wszechmocy i Bożej chwały. My jesteśmy wezwani do tego, by w tej ciszy konfesjonałów, w ciszy nawrócenia, w ciszy naszej modlitwy do Boga, w tej naszej zamkniętej izdebce, my jesteśmy wezwani do tego, by nawiązać więź z tym Bogiem cichym. I to modlitwa w zamkniętych izdebkach. I to modlitwa skruszonego grzesznika w konfesjonale. I to pokorne akty uwielbienia i chwalby Bożej podczas mszy świętej, wypowiadane gdzieś w naszych duszach, w ciszy, przed Najświętszym Sakramentem, one świat zbawiają. One przekształcają ten świat. Gdyby było inaczej, 12 chówców anielskich stanęłoby murem za Chrystusem. Sam o tym mówił. Zresztą w tej samej Ewangelii świętego Łukasza. Albo świętego Jana, wybaczcie pomyłkę, bo już. Gdyby miało być inaczej, Bóg rzeczywiście objawiłbym się w tym gromie, w tym ogniu, w tym pożerającym płomieniu. Ekpyrezis, taka grecka idea spopielenia świata. Byłaby to największy przejaw chwały Bożej. A tymczasem tak nie jest. Chwałą Bożą są ludzie pokorni. Chwałą Bożą są pokorne czyny. I te czyny przemieniają serca. I te czyny są mocniejsze niż książę tego świata. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy szukać naszego Boga, bo On chce, by Go szukać, bo szukanie Boga jest naszym zadaniem. Szukanie Go w Piśmie Świętym, szukanie Go w Najświętszej Ofierze Mszy Świętej, szukanie Go na ulicy, szukanie Go w szkole. To jest nasze zadanie. To jest to, do czego żeśmy zostali stworzeni. Pamiętajmy o tym, nie w fajerwerku,
Nie w biciu w tarcze, w dąciu w trąby, w biciu dzwonów głośnych i próżnych jest Bóg, ale w ciszy serca, które szuka tego Boga ze wszystkich sił swoich, z całego swojego umysłu, całą swoją duszą. Deus absconditus, Bóg ukryty, to jest nasz Bóg, ten, który postanowił pokorą podbić świat. A mógł przecież zesłać swoje chówce anielskie i załatwić to naprawdę bardzo szybko. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.